Polski czołg 7TP. Opis, dane techniczne i historia. Czyli polski lekki czołg z lat 30. ubiegłego wieku. Sama nazwa oznacza siedmiotonowy polski, choć w rzeczywistości jego masa to około 10 ton. Początek 7TP to 1930 rok i zakup brytyjskich czołgów lekkich, które miały ułatwić zaprojektowanie własnego czołgu. Opartego właśnie na lekkim brytyjskim czołgu Vickers E. Jednak opracowanie własnej konstrukcji spełniającej wymagania było trudne. Po pierwsze, niewielkie środki finansowe, problemy z wprowadzeniem do produkcji silnika, odpowiedniego działka, wieży i wielu innych elementów. No i do tego, oczywiście, chęć produkowania jak największej ilości części elementów u siebie w Polsce. Ale to jest coś, z czym można powiedzieć, Polska mierzyła się w latach 20-30 ubiegłego wieku, nie tylko w przypadku produkcji czołgów. My dzisiaj o czołgu i zacznijmy materiał od tego, co zawsze, kiedy mówię o tych nowszych konstrukcjach, o nowych czołgach, czyli od wielkości. Długość 7TP to 4,60 m w wersji jednowierzowej i 4,87 m. W wersji dwuwieżowej, ponieważ trzeba pamiętać, że pierwsze 25 sztuk czołgów 7TP powstało właśnie jako czołgi dwuwieżowe, ale oczywiście tą docelową konfiguracją był czołg 7TP z jedną wieżą i oczywiście większymi możliwościami właśnie dzięki zastosowaniu działa 37 mm. Szerokość czołgu 7TP to 2,40 m, wysokość 2,8 m w wariancie. Jednowieżowym 2,12 m, więc w porównaniu do dzisiejszych czołgów to był maluszek. Prawdziwy maluszek, ale oczywiście czołgi lekkie takiej wielkości były. Masa w wariancie dwuwieżowym wynosiła około 9400 kg. W wariancie jednowieżowym było to już 9900 kg. Więc w rzeczywistości nazwa bardziej powinna brzmieć 10 TP, ale czołgi oczywiście tyją i te 3 tony różnicy. Wyszły, można powiedzieć, w praniu i nie chciano zmieniać nazwy. Napęd w czołgu 7TP stanowił silnik diesla. Dzisiaj oczywistość, ale kiedyś coś niespotykanego, ponieważ stosowano wówczas silniki benzynowe. Dopiero z czasem postawiono już na lepiej rozwinięte konstrukcje wysokoprężne, i tutaj z tymi silnikami też były problemy, ponieważ początkowo wybrana jednostka. Okazała się jednostką zbyt problematyczną, dlatego w końcu w 7TP zaczęto montować licencyjny szwajcarski silnik Zauber BLDB. 6 cylindrów, 4 suwy, chłodzony cieczą, mający pojemność 8550 cm3 i moc 110 koni mechanicznych. Można powiedzieć, że moc nie robiąca wielkiego wrażenia. Ale wówczas były takie silniki. Pozwalało to na rozpędzenie się do 32-37 km na godzinę. Oczywiście na drodze utwardzonej w takich optymalnych warunkach. Zastosowano mechaniczną skrzynię biegów z czterema przełożeniami na 17 C7 km na godzinę, na dwójce 13, na trójce 22 i na czwórce osiągano prędkość maksymalną. Spalanie wynosiło około 80 litrów na 100 km na drodze utwardzonej i około 100 litrów w terenie. Tutaj jednak nie ma tak dużych, drastycznych różnic jak w przypadku tych nowych czołgów, gdzie to spalanie w terenie wzrasta dwu-trzykrotnie. Jednak te osiągi, te możliwości tych czołgów z lat 20 30 to również inna, to również inny świat. Pojemność zbiornika paliwa to około 130 litrów. Pozwalało to na pokonanie stu kilkudziesięciu kilometrów. Natomiast prędkość marszowa to 20-25 kilometrów na drodze utwardzonej i około 15 kilometrów w terenie. Dziennie taki czołg nie mógł pokonać zbyt dużo kilometrów. Ten silnik jednak wymagał no dosyć delikatnego traktowania i dziennie szacowano, że 7TP może pokonać 80-120 km, Gdyby go mocniej, intensywniej. Eksploatować po dwóch, trzech dniach musiałby już iść na przegląd, na wymianę tych części, które się zużyły. Tu musimy o tym pamiętać, że jednak te czołgi nie były tak wytrzymałe, te jednostki napędowe nie były tak wytrzymałe, i przebieg rzędu kilkuset kilometrów to było dla nich coś maksymalnego. Oprócz tego, że w porównaniu z czołgiem Vickers E zmieniono silnik. Ogólnie zmieniono budowę, zmieniono również przekładnie, przeniesienie. To wszystko miało spowodować, że ten czołg będzie lepszy, skuteczniejszy. Załoga była trzyosobowa kierowca, dowódca celowniczy i ładowniczy. Te trzy osoby były w wariancie, oczywiście, jednowierzowym. Tu jeszcze nie powiedziałem, ale warto o tym wspomnieć, że w ZSRR prawie równocześnie z nami Zakupiono 15 wikersów i na ich podstawie, bazie opracowano czołg T-26, których powstało 12 tysięcy, ponad 12 tysięcy sztuk. My na wikersie stworzyliśmy czołg 7TP ZSRR T-26. O tym, jaki był T-26 i co różniło 7TP od wikersa i T-26, oczywiście w przyszłości też będą może troszkę o budowie samego czołgu. W przedniej części kadłuba był zbiornik paliwa, był on po lewej stronie, i z przodu była jeszcze skrzynia przekładniowa i mechanizmy odpowiedzialne za skręcanie. Środek kadłuba czołgu 7TP to przedział bojowy: kierowca siedział z prawej strony, w jednowieżowym 7TP dowódca celowniczy siedział po lewej stronie wieży, a ładowniczy po prawej stronie wieży. W wariancie dwuwieżowym po lewej stronie siedział strzelec i celowniczy, po prawej stronie dowódca i celowniczy. W tylnej części znajdował się przedział napędowy. Wieża była lekko przesunięta w lewo, ona nie była tak centralnie w osi pojazdu. Była przesunięta w lewo, żeby kierowca miał no, lepsze możliwości działania. Obrót wieży odbywał się za pomocą przekładni no, był to oczywiście obrót wieży ręczny. I mogła ona się obracać 360 stopni, co oczywiście też nie jest taką wielką oczywistością. Tu, może, troszkę wróćmy do historii, ponieważ kiedy na początku lat 30. kupiliśmy od Brytyjczyków prawie 40 Vickersów, wówczas od początku, chociaż kupiliśmy licencję na produkcję, nie planowaliśmy produkcji tych czołgów w takiej formie, jaką sprzedawali je. Brytyjczycy. Chcieliśmy opracować na podstawie Vickersa E własną konstrukcję i początkowo, co ciekawe, produkowaliśmy wersję dwuwieżową. Wyprodukowaliśmy dwadzieścia kilka sztuk tych wariantów dwuwieżowych, ale w końcu udało nam się rozpocząć produkcję wersji jednowieżowej. Tu mieliśmy problemy z opracowaniem wieży, zaimplementowaniem działa oraz silnikami. Dlatego produkcja, która miała ruszyć nawet w pierwszej połowie lat 30. Się przeciągała. Ale jeśli chodzi o wyposażenie, to wariant dwuwieżowy posiadał dwa karabiny maszynowe wzór 30, 7,62 mm z zapasem 6000 pocisków. Oznacza to, że taki dwuwieżowy 7TP, czy też Vickers E, był to czołg, który miał wspierać piechotę. On nie miał właściwie środków, żeby w realny sposób mógł zwalczać czołgi przeciwnika. Dlatego pojawił się wariant jednowieżowy. Który poza jednym KM wzór 3762 z zapasem 3960 pocisków posiadał też przeciwpancerną armatę czołgową Boforsa wzór 37 kalibru 37 mm z zapasem 80 pocisków. Szwedzka armata została ogólnie wybrana jako takie wyposażenie przeciwpancerne dla całego wojska, piechota, czołgi. Ogólnie całe nasze wojsko miało opierać się właśnie na tym Boforsie 37 mm. I to Szwedzi według naszej specyfikacji z naszych założeń opracowali wieżę, którą zaczęliśmy stosować w czołgach 7TP. Niestety ale czołgi jednowieżowe w tym wariancie jednowieżowym do służby trafiły dopiero w 1938 roku i tu należy pamiętać, że część tych czołgów Dwuwieżowych została przerobiona na czołgi jednowieżowe. I tak, można było strzelać 360 stopni w poziomie, w pionie od minus 10 do plus 20 stopni. Taka była ruchomość tej armaty. Szybkostrzelność wynosiła do 10 strzałów na minutę. Cztery pociski znajdowały się w wieży, reszta w kadłubie. Ładował je ładowniczy zamkowy. Dowódca celował i strzelał. Przeciwpancerne naboje wzór 1936 pozwalały przebić pancerz o grubości 50-60 mm z 200 metrów, 48 mm z 500 metrów i 30 mm z 1000 metrów, więc całkiem nieźle. Można powiedzieć, że 7TP mógłby zniszczyć innego 7TP z którejkolwiek strony, by go nie trafił z odległości ponad kilometra. Natomiast pancerz był były to płyty pancerne wykonane z jednorodnej stali utwardzanej, montowane za pomocą śrub stożkowych do szkieletu wykonanego z kątowników. Z przodu kadłuba grubość pancerza wynosiła 17 mm, boki przedziału bojowego to 13 mm, okolice przedziału napędowego od 5 do 9 mm. Pozwalało to chronić tylko przed ręczną bronią przeciwpancerną. Dodatkowo osłabionym elementem z przodu był włas kierowcy o grubości 10 mm. Przód boki i tył wieży miał pancerz o grubości 15 mm, strop miał grubość 8 mm. Czyli nie było to pancerzenie zbyt dobre. Tak to ujmijmy, jednak mogło być zwalczane przez prawie wszystkie czołgi przeciwnika. Trzeba jednak pamiętać, że to miał być czołg lekki. Czołg, który. Miał ograniczenia jeśli chodzi o masę, o zawieszenie, które ograniczało jego masę. Załoga mogła korzystać z celownika peryskopowego wzór 1937 CA. Miał on powiększenie 1,2 i zakres widzenia 15 plus 25 stopni w pionie. Taki sam zakres widzenia miał odwracalny peryskop Gundlacha, Majora Gundlacha. Bardzo fajny peryskop do, służący do obserwacji czołgi. Dowódców plutonów, kompanii i batalionów wyposażone były w radiostacje N2C i pozwalały one na komunikację na odległość do 6 km, co oczywiście zwiększało możliwości tego czołgu. Niestety, ale produkcja bardzo się ślimaczyła. Problemy z docelową konfiguracją, brak środków, to wszystko powodowało, że produkcja była nieduża i powstało 130 kilka sztuk. 132 132 134 sztuki czołgów 7TP. Zbyt mało, żeby w jakikolwiek sposób mogły wpłynąć na działania w czasie września 1939 roku. Do tego lata 30. ubiegłego wieku to gigantyczny skok technologiczny, jeśli chodzi o pojazdy wojskowe. 7TP, który rozwijał się długo, jednak troszkę został z tyłu. Jednak należy zaznaczyć, że w 1939 roku, jeśli chodzi o czołgi lekkie, był średniakiem. Niczym nie odbiegał ani na bycie lepszym, ani na bycie gorszym od tych innych czołgów lekkich, które wówczas były użytkowane. Był zwykłym, normalnym pojazdem, nie odbiegającym ani w jedną, ani w drugą stronę od innych tego typu konstrukcji. Chociaż za rok, za dwa już by, gdyby. Oczywiście Polska nie została zaatakowana, już by mógł dosyć mocno odbiegać od tych standardów. Ale tak jak mówię, to, wtedy ten postęp był naprawdę błyskawiczny. Niestety ta niezbyt duża ilość tutaj dużym winowajcom też było to, że ich zamawiano zbyt mało, nie było pieniędzy. Ich najczęściej zamawiano do 24 sztuk na rok, niekiedy więcej. To powodowało, że. Przemysł nie przestawił się na taką większą produkcję. Ogólnie planowano zakupić maksymalnie 200 czołgów na potrzeby własne, i dopiero kolejny czołg, czołg, który miał zostać opracowany, miał być produkowany w większej ilości. Więc można powiedzieć, że to był taki czołg, który miał być czołgiem przejściowym. Przed wprowadzeniem innych czołgów, już skuteczniejszych czołgów, jednak 7TP miał swoje zalety. Jednak ten 37-milimetrowy Bofors pozwalał mu zwalczać właściwie wszystkie inne obce, wrogie czołgi przeciwnika, ale mieliśmy tych czołgów mało, wyszkolenie było również słabe, nie mieliśmy nawet na czym szkolić. Do tego użycie tych czołgów i logistyka no niezbyt była oczywiście dobra. A czołg, który nie jest wsparty przez piechotę, który jest zagrożony artylerią i na przykład Obcym, wrogim lotnictwem również dużo traci z swoich możliwości. Oczywiście, często ładnie teraz się to określa, że każda rzecz musi działać jako system, w ramach systemu, i piechota z czołgami jest dużo potężniejsza, i czołgi z piechotą są dużo potężniejsze niż na przykład, kiedy walczą oddzielnie. Tutaj tego zabrakło, ale to jest zupełnie inna historia. Bardzo fajny czołg, szkoda, że nie zachował się u nas żaden egzemplarz. Na dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że taka forma troszkę historyczna Wam się spodoba. Co któryś weekend takie materiały będą się pojawiać. Do zobaczenia ponownie.